Jak to się stało, że Roundup został dopuszczony do sprzedaży w Polsce, pomimo faktu, że o 20 lat wcześniej już wiedziano, na podstawie badań na Ceylonie czy w Argentynie, że jest rakotwórczy i powoduje niewydolność nerek? Karmozyna, nazywana eliksirem młodości, wraz z wyciągiem z zielonej herbaty. Herbasano, naturalne suplementy. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału internetowego na YouTube Miesięcznika Zdrowie Bez Leków. Witamy doktora Jerzego Jaśkowskiego. Dziś kolejne pytanie od naszych czytelników. Panie doktorze, pan Bustowski w mediach społecznościowych rozpoczął kampanię uświadamiającą ludzi o przekraczonych normach zawartości glifosatu w naszych organizmach. Natomiast producenci herbicydów twierdzą, że glifosat to jest dość bezpieczny środek, który ulega rozkładowi, rozpadowi w przeciągu tygodnia po rozsianiu, po rozpyleniu go na polu i absolutnie nie ma prawa znajdować się w naszych organizmach, a już na pewno nie jest dla nas szkodliwy. Panie doktorze, jaka jest według pana prawda? Proszę Państwa, my mamy takich przykładów głupot telewizyjnych bardzo dużo. Proszę sobie przypomnieć, że jak w latach 40. DDT podawano, to też stwierdzono, że to jest nieszkodliwe, że to każdy może robić. Dzieciom, pamiętam, na koloniach posypywano głowy DDT, żeby wszy zniszczyć. Tu jest zupełnie inny problem, właściwie dwa problemy. Pierwsze, jak to się stało, że Roundup został dopuszczony do sprzedaży w Polsce, pomimo faktu, że o 20 lat wcześniej już wiedziano, na podstawie badań na Ceylonie czy w Argentynie, że jest rakotwórczy i powoduje niewydolność nerek. No to są olbrzymie ilości prac podanych. Więc gdybyśmy byli normalnym państwem, a nie kolonią City, to minister rolnictwa powinien siedzieć, bo dopuścił toksynę i to nie siedzieć z powodu tam jakichś innych tych, tylko z powodu kodeksu karnego. Bo kto wprowadza, uszkadza stan zdrowia i tak dalej, dostaje tam do iluś lat, chyba od 148 do 154 paragrafy. Świadomie uszkadza. Świadomie uszkadza jeszcze z chęci zysku, bo nie da się ukryć, że to jest zysk dla nich. To samo dotyczy ministra zdrowia. No bo jeżeli się pojawiła się nowa toksyna na rynku, o której wiadomo już 20 lat wcześniej, bo od lat 70., że jest toksyną, to dlaczego w miastach wojewódzkich przynajmniej, czy przy akademiach medycznych, nie stworzono laboratorium, które by to badało? Gdzieś mniej więcej w 1992-1993 roku powołano Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej. Akurat na Wybrzeżu byłem tym, który stworzył oddział pomorski Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej i otworzyliśmy pierwszą przychodnię dla medycyny środowiskowej. Bo w Polsce zrobiono taki dziwny myśmasz. W zakładzie pracy to ci ludzie mieli opiekę medyczną, lekarzy i tak dalej, choroby zawodowe, ale ci mieszkający już troszeczkę za zakładem nie mieli nic. Tak jakby zakład był osłonięty kopułą i nic nie emitował. Nasze badania w latach 90. wykazały, że na przykład gdańskie zakłady nawozów fosforowych emitują fluor i pierwiastki radioaktywne nawet 50 km za obszar swojego terenu. To były słynne sprawy. Przebadaliśmy największe badania w Polsce, ponad 2000 dzieci. Fluor był powszechny u mieszkańców tych okolic. Gminy były skażone. A minister zdrowia do dnia dzisiejszego nie stworzył laboratorium, które by można posłać pacjenta, szczególnie na przykład młodociannego z cukrzycą. A wiemy, że cukrzyca jest na skutek zatrucia fluorem, żeby można wykonać takie badania. To samo zresztą było z badaniem ołowiu. Ministerstwo dziwnie umywało ręce, tak samo jak te wszystkie instytucje rządowe typu Instytuty Medycyny Pracy, które tylko zajmowały się pracownikami w jakimś konkretnym zakładzie, a w ogóle nie chciały badać dzieci. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska jedynej pani doktor z Legnicy, która ma największy materiał badawczy, która badała dzieci
i wykazała, że dzieci są wielokrotnie bardziej narażone na ołów niż dzieci, niż pracownicy. Wykonywała też dla nas, czyli dla Gdańska, badania i stwierdziliśmy ze zdziwieniem, że dzieci w Gdańsku były bardziej zatrute niż dzieci w Legnicy. Więc to jest też dowód, jak to naprawdę wygląda. A wszystkie towarzystwa naukowe, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Izby Lekarskie, jakieś tam pielęgniarskie, w ogóle nie zwracają na to uwagi. I to jest problem bardzo ogólny w Polsce. Czyli upadek edukacji medycznej. I ten upadek edukacji medycznej zaczął się mniej więcej 50 lat temu. Zmniejszeniem liczby godzin przedmiotów ścisłych na medycynie. Efekt jest tego taki, że w tej chwili już pielęgniarki podobno mają podejmować decyzje i możliwość wypisywania recept, mimo że nie przeszły żadnego przeszkolenia merytorycznego, co trzeba najpierw zrobić. Więc to jest dokładnie to, o czym mnie powiedziano na zjeździe w 1995 roku w Berlinie, gdzie w przygodnych rozmowach Holendrzy ostrzegli nas, że w Polsce będzie tylko pierwszy stopień medycyny, czyli felczerstwo. No to mamy poważny problem. I teraz mamy, i to robimy, to widać w tej chwili. No ale... Wracając do glifosatu. Badania wykonane w Argentynie, gdzie to stosowano nagminnie, udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że wzrasta liczba chorych z niedomogą nerek, a to jest śmiertelna choroba, i wzrasta liczba nowotworów nerek. My tutaj na terenie województwa pomorskiego mamy już co najmniej kilku, to znaczy widziałem takich pacjentów, u których właśnie poziom glifosatu był bardzo wysoki i była niedomoga nerek. Glifosat jest substancją całkowicie zbędną. Nie powinno go być nic. Badania wykonane w Unii Europejskiej wykazały, że nawet dzieci 3-4 miesięczne pijące tylko mleko matek mają glifosat w sobie. No to jeżeli takie małe dziecko, 3-4-5-kilogramowe, jest już zatrute glifosatem, to po 5 czy 10 latach ma już podstawy, że będzie miał białaczkę albo inny nowotwór. Ale problem też jest taki, że oprócz tego, że większość zbóż, nawet strączkowe rośliny sypie, do tego zaraz dojdziemy. Tylko są też badania ostatnio zrobione, że woda w studniach jest zatruta. Do tego zaraz dojdziemy. Otóż glifosat ma jedną zaletę dla rolników. Jeżeli jest sypany przed samymi żniwami, to powoduje wysuszenie ziarna. W związku z czym proszę zauważyć, że od 20 lat praktycznie u rolników nie spotyka się suszarni. Chyba rzepak to jest 17 do 19 razy obsypywany tym glifosatem. No jeżeli maj, czerwiec, w lipcu się zaczynają żniwa, to 3 miesiące to jest 100 dni, podzielone przez te, powiedzmy dla okrągłej 20 razy, to co 4 dni, 5 dni jest obsypywany. To kiedy on ma się zdążyć rozpaść? To nie ma siły. I my to zjadamy. I dowód wprost jest właśnie badania u ludzi, gdzie małe niemowlęta już mają glifosat, że matki, kobiety w ciąży mają glifosat, że u ludzi występuje, ja już widziałem badania, chyba 6 czy 7 gramów, a powinno być 0. Bo to nie jest to naturalna substancja, która może występować w organizmie człowieka. U herbicyd, no. Oczywiście, ale proszę zauważyć, że pomimo doświadczeń z DDT, do dzisiaj ani minister zdrowia, ani główny urząd sanitarny, ani izby lekarskie nie zajmują się tym tematem. Oni wciąż są na etapie przed 150 lat, czyli teorii Pastera o zarazku. A to jest właśnie wielkość zacofania polskiej medycyny. Oni się chwalą, że mają nową aparaturę, kupili, że coś takiego, ale nie patrzą na realny stan. Panie doktorze, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie, tu jest jeszcze coś o wiele gorszego. Stworzono z inteligentnych kiedyś lekarzy roboty biologiczne, które mają wypełniać procedury. I w internecie możemy znaleźć wpisy lekarzy, którzy mówią, a co ja się będę martwił, jeżeli wykonają zgodnie z procedurą, to mi nic nie zrobią. Po coś to zrobiono. Na tym to polega. I to jest przerażające, że w ciągu tych 20 lat tak potrafiono stłamsić kiedyś samodzielne społeczeństwo, że wykonuje tylko procedury. Najlepszy dowód te maski, którym chodzą ludzie, mimo że od 50 lat wiadomo, że one nie mają żadnej wartości w zapobieganiu chorobom. No, dokładnie. A wystarczyło te 2 miliardy, które z naszych pieniędzy przeznaczono na dziennikarzy w telewizji
i przekonali społeczeństwo. Czyli co tam zostaje? Ekologiczne zboża, ekologiczne ziarna? To jest bardzo wielki problem, ale są rolnicy, na przykład Tadeusz Rolnik, czy tutaj w Kujawskim jakiś pan, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, którzy nie stosują glifosatu. Ani coraz więcej jest takich rolników. Jeżeli będzie więcej, to się utrzymamy, ale proszę odwrotnie spojrzeć. Przecież mamy te 23 tysiące profesorów, którzy powinni dbać o to z różnych dziedzin, biochemii, chemii, fizjologii i tak dalej. Ale zamiast ich wystąpień w internecie, a teraz nikt nie może powiedzieć, że nie może publikować, bo w internecie może każdą pracę umieścić, to oni siedzą na czterech literach, bo grantu nie dostaną od ministerstwa. No. Natomiast kto organizuje teraz jeszcze jakieś wykłady? No chłopi, tak jak za Drzymały to było, czy za jak Witosa. Chłopi organizują jakieś tam dożynki, czy coś innego i na tym, na tej kanwie naukowcy mogą przedstawiać swoje doświadczenia, czy swoje wyniki badań. I to jest budujące, że jeszcze są u nas ludzie, którzy uważają, że trzeba uświadamiać. To, co nazywamy elitą, nie istnieje. Tak. Tam nie ma żadnych danych materialnych, które by wskazywały, że im zależy na tym, żeby reszta społeczeństwa w jakiś sposób była zdrowa, czy nie chorowała, czy ktoś by obliczył tak zwaną skórkę za wyprawkę, czyli za i przeciw stosowania jakiegoś tam pestycydu, herbicydu. Nikt tego nie robi. Wręcz przeciwnie, straszy się jakimiś chorobami, tak jak na przykład ten afrykański pomór świń, choroba, która praktycznie nie ma znaczenia, dlatego że to mięso można jeść. Czyli pan minister rolnictwa działa na szkodę społeczeństwa, zwalniając rynek dla sfaszerowanych hormonami i antybiotykami produktów żywnościowych z Zachodu. To jest wyraźnie działanie oczyszczania rynku. Czyli przykład idzie z dołu, ten pozytywny przykład od polskich rolników. Ja jeszcze powiem, dodam z doświadczenia naszego redakcyjnego, że mamy zaprzyjaźnionych kilku takich polskich rolników ekologicznych i powiem panu doktorowi, że ich cała produkcja zboża, to zboża ekologiczne, płaskórka, samopsza, orkisz, wszystko jest na pniu wykupywane przez naszych sąsiadów z Niemiec. Tak. Oni wiedzą, co jest dobre, oczywiście. Natomiast nikt z Niemiec nie kupuje zwykłego zboża traktowanego glifosatem. Natomiast to ekologiczne, czyste, niepryskane, idzie na pniu za naszą zachodnią granicę. Ale proszę odwrotnie to popatrzeć. Zniszczono praktycznie drobne zakłady, piekarskie na przykład, są te duże kombinaty, a one korzystają tylko z dużych zaopatrzeń, no, gdzie oczywiście właśnie jest o złotówkę taniej, ale za to trujące. Oni kupują wagony ziarna. Dokładnie. A nie. No dlatego, proszę państwa, trzeba. Cały czas konkluzja jest jedna. O tej konkluzji mówi pan doktor Hubert Czerniak. Wspierajmy polskich ekologicznych rolników. I tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z panem doktorem.